wszystkich telewidzów Telewizji Trwam bardzo serdecznie witamy w kolejnym programie Po Stronie Prawdy. Witają się z Państwem ojciec Piotr Detlaff, Gabriela Gawron. Dzisiaj, drodzy Państwo, jesteśmy w Grudziądzu. Za nami budynki wojskowych zakładów uzbrojenia. Zakładów, które prosperują bardzo dobrze, w tym miejscu zatrudniają około 500 pracowników. Dlaczego jesteśmy dzisiaj w Grudziądzu? W roku 2007 rząd Rzeczypospolitej Polskiej podjął plany dotyczące konsolidacji wojskowych zakładów uzbrojenia z Bumarem. Pracownicy wojskowych zakładów zbrojeniowych mówią, że ta konsolidacja może skończyć się dramatycznymi i katastrofalnymi skutkami. Po prostu boją się, że utracą miejsca pracy i te zakłady zostaną zlikwidowane. Pracownicy wojskowych zakładów zbrojeniowych nie chcą do Bumaru. Po Stronie Prawdy zapraszam, warto być razem z nami. O przedstawienie prezentacji firmy, o której dzisiaj będziemy rozmawiać w reportażu interwencyjnym, poprosiliśmy panią Annę Cichecką, członka Związków Zawodowych i pracownika zakładów. Pani Anno, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Wojskowe zakłady uzbrojenia powstały w 1960 roku jako specjalistyczny zakład rakietowej techniki obronnej. Specjalizacja ta dotyczy przede wszystkim modernizacji, remontów techniki rakietowej. Zakłady zostały założone w 1960 roku, a powstanie pierwszych obiektów, które się tutaj znajdują, to rok 1913. Wtedy to powstało tutaj lotnisko i obiekty towarzyszące. W okresie międzywojennym na tym terenie swoją siedzibę miały szkoły lotnicze. Było to 5 po sobie następujących szkół, którzy szkolili lotników, polskich lotników, stanowiących niewątpliwie podwaliny naszego polskiego lotnictwa. Wojskowe zakłady uzbrojenia w dniu dzisiejszym osiągnęły znaczącą pozycję na rynku międzynarodowym, na rynku europejskim, jako specjalistyczny zakład modernizujący i remontujący technikę rakietową. Z remontami przeciwlotniczych zestawów rakietowych, które znajdują się na wyposażeniu polskich sił zbrojnych, zakład związany jest od samego początku istnienia. Jest to już 50 lat. W latach 90. w oparciu o własną konstrukcję, swój potencjał intelektualny, zakład podjął modernizację i udoskonalenie właśnie tych remontowanych przeciwlotniczych zestawów rakietowych. Zakład osiągnął to krok po kroku w oparciu o własne konstrukcje, w oparciu o międzynarodową kooperację. Tak powstały znakomite i stosunkowo tanie opracowania do zestawów takich rakietowych jak KUB, OSA, Kruk, Vega. Od 2000 roku zakład podjął współpracę z międzynarodowymi koncernami przodującymi w zakresie techniki rakietowej. Ta współpraca dotyczyła przede wszystkim transferu technologii, jak również dostaw urządzeń o najwyższym światowym standardzie. Wojskowe zakłady uzbrojenia swoje opracowania w zakresie techniki rakietowej sprzedają na rynku krajowym, jak również na rynku międzynarodowym. Odbiorcami usług jest Wojsko Polskie, jak również armie sojusznicze. I tak w roku 2001 zakład podpisał wieloletni kontrakt z Ministerstwem Obrony Narodowej Węgier na modernizację zestawów KUB. Następnie w roku 2005 z armią niemiecką na modernizację zestawów KUB, a następnie zestawów OSA. I w roku 2008 z Królewskimi Siłami Powietrznymi Wielkiej Brytanii na modernizację zestawów KUB. Warto podkreślić, że te wszystkie kontrakty na rynku międzynarodowym uzyskaliśmy dzięki uczestnictwu w międzynarodowych przetargach. My te przetargi wygraliśmy. Wszystkie opracowania zakładu w zakresie techniki rakietowej są wyróżniane i nagradzane zarówno na rynku krajowym, jak i na rynku międzynarodowym. Na przykład zakład jest 6-krotnym laureatem nagrody Defender. Jest to nagroda przyznawana na międzynarodowym rynku uzbrojenia, na międzynarodowym salonie za wyróżniające rozwiązania techniczne w zakresie techniki rakietowej. Zakład uzyskał również wyróżnienia Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministra Szkolnictwa i Nauki. Uzyskał również nagrodę Dowództwa Logistyki Armii Węgierskiej czy wyróżnienie Ministra Obrony Narodowej Węgier. Produkowany przez zakład produkt został również wytypowany, nominowany w kategorii Polski Produkt Przyszłości jako wyrób przyszłości. Uzyskaliśmy również wyróżnienie Polskiej Izby Producentów na rzecz Obronności Kraju za produkowane przez nas wyroby.
To wszystko, ta wysoka jakość naszych usług jest poparta wieloletnim doświadczeniem. Jest to już 50-letnie doświadczenie, doświadczenie ludzi, specjalistów, którzy tutaj pracują. Poparta jest również zintegrowanym systemem zarządzania jakością i środowiskiem zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami natowskimi i ISO-wskimi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Była to historia i również osiągnięcia firmy, o której w dzisiejszym programie interwencyjnym Po stronie prawdy za chwilę dalszy ciąg programu. Ostrowski, przewodniczący Rady Pracowników. Panie Wojciechu, przed chwileczką usłyszeliśmy historię i osiągnięcia również waszych zakładów. Jaka jest obecnie sytuacja wojskowych zakładów uzbrojenia w Grudziądzu? Znaczy, nasza sytuacja, jak już tutaj wcześniej podkreślała koleżanka, jest bardzo dobra. Uzyskujemy zamówienia, mamy pracę, mamy przyszłość. Natomiast to, co się dzieje w sektorze zbrojeniowym, bardzo mocno nas niepokoi, ponieważ ten sektor zbrojeniowy od samego początku podzielony był na tak zwany sektor cywilny i wojskowy, który różnił się tak misją, jak i sposobami pomagania, jak gdyby, naszej armii, naszemu wojsku. Powoduje to, że my jako wojskowe przedsiębiorstwo i inne takie same przedsiębiorstwa istniejące w kraju jesteśmy zabezpieczeniem logistycznym armii, czyli zajmujemy się głównie remontami, modernizacjami sprzętu uzbrojenia, ewentualnie produkcją krótkoseryjną urządzeń niezbędnych dla współczesnej armii. Natomiast sektor cywilny był zawsze sektorem produkcyjnym, który produkował nowe dla armii. Były to długoseryjne produkcje i ten sektor po wszystkich przemianach ma zostać skonsolidowany i do tej konsolidacji próbują także włączyć nas. Moim zdaniem i zdaniem wielu nas tutaj zebranych, zdaniem posłów, zdaniem niektórych parlamentarzystów rządzących tym krajem, jest to może nie po drodze nam do grupy Bumar, która bardzo nieudolnie w naszej ocenie i w ocenie innych próbuje tą konsolidację przeprowadzić. Słyszy się głosy o zamykaniu zakładów, zwalnianiu ludzi, o przenoszeniu produkcji do innych spółek sektora cywilnego. Więc tak wygląda to i temu się właśnie sprzeciwiamy. Dlatego tak bardzo boicie się włączenia do Bumaru? Oczywiście, że tak. Jesteśmy w mieście, które ma jedno z najwyższych w kraju procent bezrobocia. Utrata pracy przez tych prawie 500 pracowników to jest niedola dla kilku tysięcy ludzi. Jesteśmy zakładem, z którym kooperuje wiele mniejszych firm. Być może one dzięki nam też i funkcjonują. Są nasze rodziny, też dotknięte bezrobociem, gdzie właściwie czasami zdarza się, że jedynym żywicielem jest pracownik naszego zakładu. W sytuacji, w której nie ma pracy na tym terenie, trudno mówić, żebyśmy byli z tego powodu zadowoleni. Jak wysokie jest bezrobocie w waszym regionie? Ponad 20%. To jest dla regionu kujawsko-pomorskiego, natomiast dla Grudziądza, o ile dobrze pamiętam, 24%. Także jest to bardzo dużo i znaleźć pracę, dobrą pracę dla utrzymania rodzin, to jest nieprawdopodobne wprost. Zbrojeniówka nie chce do Bumaru. O tym w dzisiejszym programie interwencyjnym Po stronie prawdy. Reportaż interwencyjny Po stronie prawdy w telewizji Trwam. Telefonicznie połączyliśmy się z panem posłem Ludwikiem Dornym, członkiem Komisji Obrony Narodowej, byłym marszałkiem Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Panie marszałku, witam i pozdrawiam. Panie marszałku, czy my się słyszymy? Halo, halo? Halo, halo. Tak. Tak, panie marszałku, dzisiaj jesteśmy w Grudziądzu, w tle za nami zakłady wojskowe, zakłady, które zaniepokojone są procesem konsolidacji z Bumarem. Ten projekt konsolidacji w tej ekipie rządzącej powstał w roku 2007. Panie marszałku, jak pan zapatruje się na ten program konsolidacji? Próba, tak, de facto program konsolidacji zaczął się w początkach lat 2000. Jest nieco modyfikowany, ale kontynuowany przez kolejne rządy.
wtedy, kiedy go zaczynano, wydawało się, że on ma sens, ale rzeczywistość się zmienia. Jakie są tutaj dwa główne czynniki? Po pierwsze jednak pogarszająca się kondycja bumaru. To spada na przykład w 2010 w stosunku do 2009 spadła sprzedaż i także spadł eksport. Także spadek zamówień ze strony MON-u, któremu obcięto budżet, tutaj na przykład sprzedaży, spadków sprzedaży eksportu nie tłumaczy. To jest firma moim zdaniem nieudolnie zarządzana przez obecnego prezesa, pana prezesa Nowaka, który właśnie został prezesem na kolejną kadencję. I rzecz druga. Natomiast to, że te przedsiębiorstwa, które nie chcą zostać wciągnięte w ten wir konsolidacyjny, znaczna część z nich radzi sobie dobrze i ma pewne plany rozwojowe związane z zakupem innych spółek, znalezieniem partnerów strategicznych, zapewnieniem sobie zamówień i dopływu innowacji technologicznych. I to jest właśnie przypadek, jak mi mówiono, zakładów grudziąckich i zakładu w Zielonce. Także ja na takie wpychanie na siłę do jednego worka firm, przedsiębiorstw zbrojeniówki, które dobrze sobie radzą i mają pewien pomysł nawet na ekspansję, rozszerzenie, no na to zapatruje się zdecydowanie krytycznie. W związku z tym ta sprawa będzie jeszcze stawała na Komisji Obrony Narodowej. No czasami plany trzeba weryfikować i modyfikować, jeżeli się uznaje to, co podpowiada rzeczywistość. Panie marszałku, te dni, te ostatnie dni, także dzień dzisiejszy ze strony rządowej w kontekście zapowiedzi miał być momentem finalizowania tej konsolidacji. Pan jest członkiem Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Panie marszałku, co dzisiaj wydarzyło się na posiedzeniu Komisji Obrony Narodowej? No, ja sądzę, że członkowie komisji i to chyba nawet większość, bo znaczna część, bo to był taki jeden z, chyba pierwszy przypadek, kiedy głosy krytyczne pod adresem tych realizowanych przez rząd koncepcji padły także ze strony zaplecza parlamentarnego i rządu. Sądzę, że posłowie w komisji uzyskali taki, no, zrobili sobie dość krytyczny pogląd na temat tego, co się dzieje. W tej chwili będziemy pracować, znaczy prezydium uzyskało upoważnienie do pracy nad dezyderatem skierowanym do prezesa Rady Ministrów i nie jest wykluczone, że na następnym posiedzeniu Sejmu przyjmiemy dezyderat, no, który będzie krytyczny wobec tego, co się dzieje, i to powinien być dla premiera Tuska i trzech ministrów, bo trzej ministrowie odpowiadają za to, co się dzieje z polską zbrojeniówką, minister skarbu, minister gospodarki i minister obrony narodowej. To powinien być taki istotny sygnał, jeżeli ten dezyderat uzyska taką, no, dużą większość w komisji. Panie marszałku, dziękuję serdecznie za rozmowę i gorąco pozdrawiam. Rozmawialiśmy z panem posłem Ludwikiem Dornem, członkiem Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Pan poseł Ludwik Dorn powiedział również i o tym, że firma Boomer jest firmą źle zarządzaną i w dalszym ciągu coraz więcej pojawiających się głosów sprzeciwu wobec tych projektów dotyczących konsolidacji wojskowych zakładów uzbrojenia z Boomerem pojawia się podczas trwania obrad Sejmowej Komisji. Dziękuję. Po stronie prawdy za chwilę dalszy ciąg programu.
Pan Marian Cholewczyński, były przewodniczący Solidarności Wojskowych w Zakładach Uzbrojeniowa w Grudziądzu. Witam serdecznie. Panie Marianie, jakie były początki próby restrukturyzacji, bo wiemy, że te próby już były prowadzone w latach 90. Brałem udział czynny od roku 91, gdzie Ministerstwo Obrony prezentowało w kolejnych wystąpieniach do naszego zakładu, czy publicznie w mediach, o zamiarze przekształcenia wojskowych zakładów remontowo-produkcyjnych w podmioty innego rodzaju. Około połowy lat 90. te zamiary dojrzały już postać taką, że przedstawiciele Ministerstwa Obrony przyjeżdżali do nas z konkretnymi propozycjami, które brzmiały różnie, ale między innymi tak, jakbyśmy wówczas się śmieli z tego, że z nas chcą zrobić świniarnię. Pod tą nazwą kryje się tak naprawdę podmiot związany z gospodarstwem pomocniczym, który miał funkcjonować wówczas w strukturach wojska, ale na tych samych prawach, co i rzeczona przeze mnie wcześniej świniarnia. I nam to się nie podobało, tym bardziej, że to się wszystko zbiegało z wprowadzonym przez ówczesny rząd popiwku, przykręcenia nam śruby związanych z ograniczeniem zamówień. Wtedy drastycznie spadły. I myśmy się bali o swoją przyszłość, tego rodzaju, że jeżeli Ministerstwo Obrony zacznie nas wpychać w taką niszową strukturę, niszowy podmiot, my stracimy tą naszą właściwość, która dzisiaj w zasadzie daje to, co mówili poprzednicy, że jesteśmy tym, kim jesteśmy. Czyli będziemy mogli sami zabiegać o zamówienia i te zamówienia realizować. Sami się rozwijać, nabierać kierunki rozwoju i tak naprawdę za nie odpowiadać. Dzisiejsze przywiązanie do zakładu, a mogę powiedzieć, że jestem historią zakładu, bo pracuję tu już ponad 40 lat, 45. Mogę powiedzieć, że ten zakład, brałem w tym udział czynny, rozwijał się i jest tym, czym jest w tej chwili, dzięki takim ludziom, bo tu za mną stoją. Bo ci ludzie tworzą ten zakład, są na co dzień, martwią się, że jutro może być źle poprzez na przykład zaniechanie produkcji, poprzez wciągnięcie do Bumaru. A Bumar, jeżeli już pozwolę sobie ten wątek historycznie skończyć, Bumar jest dla mnie zagrożeniem z tego tytułu, że wchodzę do podmiotu, który na dziś dla mnie nie jest ostoją pewności, gwarancji zamówień. Przecież nic takiego nie mamy, że pan Nowak sobie mówi. Wielu takich gadaczy było, ja przeżyłem, widziałem, mówili, obiecywali. Miałem być świniarną. Jesteśmy Wojskowym Zakładem Uzbrojenia S.A. póki co i chciałbym, żeby tak było. Dobre lata dla zakładu mogą się skończyć wraz z włączeniem was do Bumaru? Ja to przewiduję, proszę pana. Gdy to nastąpi, to odpowiedzialni dzisiejsi rządzący będą mieli to nas na sumieniu. Tak, tak to nastąpi. Bo Bumar w obecnym kształcie, w obecnej strukturze, w obecnym stanie finansowym nie jest nam zapewnić tego, co możemy sobie zapewnić jako podmiot niezależny. Zbrojeniówka nie chce do Bumaru. To temat dzisiejszego reportażu interwencyjnego po stronie prawdy. Za chwilę dalszy ciąg programu. Reportaż interwencyjny w telewizji Trwam. Kolejne połączenie telefoniczne. Witam pana posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pana Janusza Dzięcioła. Witam i pozdrawiam, panie pośle. Słyszymy się? Tak, słyszymy się. Kłaniam. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie pośle, zbrojeniówka nie chce do Bumaru. Wiem, że pracownicy zbrojeniówki w działaniach podjętych przez pana, panie pośle, od samego początku odnaleźli wsparcie i zrozumienie. No tak, po pierwsze dlatego, że są to Grudziądzanie, a po drugie dlatego, że to jest zakład, który sobie sam bardzo dobrze radzi. I myślę, że ta załoga wtedy, kiedy została i musiała myśleć o swoich zamówieniach, o rynku zbytu,
dzisiaj nie zasługuje na to, żeby wypracowała sobie pewien system pracy, który doprowadził ją do tego, że mają miejsca pracy, dobrze zarabiają, mają ustabilizowaną sytuację i szkoda by było, żeby od nowa musieli sobie układać wszystko to, co już mają poukładane właśnie. Panie pośle, czy jesteśmy w stanie przewidzieć, jakby wyglądał ewentualny scenariusz, gdyby do tej konsolidacji z Bumarem doszło dla pracowników tego zakładu zbrojeniowego w Grudziądzu? To znaczy, wie pan, no jest wiele zapewnień, które mówią, że ten zakład robiłby to, co robi, że nic temu zakładowi nie grozi. Do tej pory życie pokazało, że sytuacja może być wręcz odwrotna. Po pierwsze dlatego, że wtedy, kiedy zakład zostanie włączony do Bumaru, może prawdopodobnie nastąpi zupełnie inna polityka. Mogą być zwolnieni ludzie z pracy, nie będą decydowali już o sobie, nie będą decydowali, co będą produkować, co będą robić. A tak naprawdę nie mamy żadnych gwarancji, że zakład w ogóle będzie produkował i robił to, co robi do tej pory. Więc lepiej niech zostanie tak, jak jest, bo dzisiaj ci ludzie mają zabezpieczoną sytuację materialną. To tak jest, że w Grudziądzu, w mieście, w którym jest 23% bezrobocie, każde stanowisko, każde miejsce pracy jest ważne. Dzisiaj dla nas ten zakład zatrudnia 450 ludzi. To jest jeden z największych zakładów, które dają pracę i jest ustabilizowany, mocny, silny. Nie warto tego zmieniać. Panie pośle, rozmawialiśmy także z panem posłem Ludwikiem Dornem odnośnie dzisiejszego posiedzenia Komisji Obrony Narodowej. Pan jest także członkiem tej komisji. Panie pośle, patrząc na to, co się dzieje, czy ta komisja rzeczywiście może stać się takim kołem ratunkowym dla wojskowych, zakładów zbrojeniowych, kołem, które zrodzi w sercach pracowników nadzieję, że do tej konsolidacji nie dojdzie? Ja nie jestem członkiem Komisji Obrony Narodowej. Ja byłem dzisiaj na komisji tylko dlatego, że chciałem, żeby przedstawiciel wojskowych zakładów uzbrojenia z Grudziądza, który zabierał tam głos, żeby czuł wsparcie i żeby wiedział, że mimo, że nie jestem członkiem tej komisji, to jestem z nim i popieram to, co on robi i zgadzam się z tym, co on mówi. Ta komisja może być ostoją z tego względu, że na tej komisji dzisiaj oprócz głosów, które opozycja mówiła i były to głosy, które nie zachęcały do tego, żeby włączyć te zakłady uzbrojenia do Bumaru, tak i posłowie Platformy Obywatelskiej zabierali głos i też mówili, że ta restrukturyzacja, która jest planowana i włączenie tych wszystkich zakładów wcale nie musi przynosić nic dobrego, że Bumar nie jest dzisiaj żadną ostoją, że Bumar nie daje gwarancji do spokojnej i dobrej pracy i myślę, że właśnie słuchając tych wszystkich głosów, jakby mam dzisiaj świadomość, że nie jestem sam, tak jak do tej pory i że jest wielu ludzi, którzy mnie w tym wspomaga i myślę, że uda się mimo wszystko ten zakład nie włączyć do tego Bumaru i będzie mógł pracować tak, jak pracuje. Panie pośle, dziękuję za rozmowę. Drodzy państwo, rozmawialiśmy z panem posłem Januszem Dzięciołem. Grudziądz, bezrobocie przekraczające poziom 20%, ten zakład zbrojeniowy to obecnie największy zakład istniejący na terenie Grudziądza. Ewentualna konsolidacja z Bumarem rodzi uzasadnione obawy, że ci pracownicy tego zakładu pracy utracą swoje miejsca pracy. Po stronie prawdy. A my powracamy, proszę państwa, do rozmowy z panem Wojciechem Ostrowskim, przewodniczącym Rady Pracowników. Panie Wojciechu, dzisiaj jesteśmy w Grudziądzu, ale tych zakładów wojskowych w naszym kraju jest więcej, zakładów podobnie zagrożonych jak wasz. Może poproszę o taką krótką specyfikę, charakterystykę tych zakładów. Jak już pani redaktor wspomniała, tak, jest jeszcze więcej takich zakładów jak my. Razem obecnie jest 11 takich zakładów. Mają one oczywiście każdy swoją specyfikę. Chociaż niektóre i bardzo podobną produkcję czy wykonywane usługi.
Jeżeli chodzi o jedne z najlepszych jeszcze zakładów, które funkcjonują, bo jednym wiedzie się niestety gorzej, to należy wspomnieć o zakładach mechanicznych, wojskowych zakładach mechanicznych w Siemianowicach Śląskich, które obecnie są producentem naszych transporterów Rosomak. Jest to bardzo dobrze prosperujący zakład, stosujący najnowsze technologie. Także ma na razie, z tego co wiem, zabezpieczoną pracę do końca 2013 roku ze względu na kontrakt z Ministerstwem Obrony Narodowej, ale jest możliwość i no właściwie prawie że pewność przedłużenia takiego kontraktu do 2018 roku. Kolejne zakłady, które bardzo mocno są związane z najnowszą technologią, to są na pewno zakłady drugie w naszym regionie, czyli Wojskowe Zakłady Lotnicze numer 2 w Bydgoszczy, które obecnie są na etapie wdrażania nowych technologii związanych z myśliwcem F-16. O szczegółach może nie będę mówił, bo one są zbyt poważne i no, nie odzwierciedlają szerokiej rzeszy tego, co rzeczywiście to daje, ale można zapewnić, że zakłady, które będą zajmowały się remontami i przeglądami nowoczesnych myśliwców amerykańskich F-16, no, dysponować będą najlepszą technologią na świecie. Idąc dalej, jeżeli chodzi o wojskowe zakłady lotnicze, mamy jeszcze następny zakład lotniczy w Warszawie. To są Wojskowe Zakłady Lotnicze numer 4, które zajmują się remontami silników odrzutowych, turboodrzutowych. Posiadają wspaniałą hamownię tych silników, fachowców, którzy zabezpieczają tam naprawdę dobrą jakościowo i technologicznie pracę. Kolejnym zakładem lotniczym, który funkcjonuje w naszych strukturach, są Wojskowe Zakłady Lotnicze numer 1 w Łodzi, które specjalizują się głównie w śmigłowcach wojskowych. I tu też daje to do myślenia, że takie trzy dobre zakłady lotnicze być może mogłyby zrobić coś, co próbujemy robić my jako zakład, co już wspomniał pan poseł Dzięcioł. Chcemy własnej konsolidacji z wojskowymi zakładami elektronicznymi, które, no, jak sama nazwa wskazuje, mogą uczestniczyć i na pewno uczestniczą w remontach, modernizacjach sprzętu związanego z obroną przeciwlotniczą, sprzętu rakietowego. I narodził się już taki pomysł i jest właściwie w jakiś tam sposób w realizacji, ponieważ zarząd naszej spółki, łącznie z prywatną firmą BBT zajmującą się handlem uzbrojeniem, pragną po prostu kupić, czyli mówiąc jaśniej, kupić 85% udziałów tamtej firmy, czyli Wojskowych Zakładów Elektronicznych, czyli tak stricte dokonać prywatyzacji. Co do innych zakładów, no trudno mówić, jedne są w troszeczkę lepszej sytuacji, jedne troszeczkę w gorszej. Natomiast jeżeli dopuścilibyśmy do tego, żeby całej tej konsolidacji dokonała grupa Bumar, to rzeczywiście nie mamy żadnych szans. My jesteśmy zdeterminowani, ponieważ to my znamy nasze zakłady, my znamy naszą specyfikę, bo dla tej specyfiki muszę, panie redaktor, powiedzieć i państwu, że w latach 60. początek 70. bodajże, Marianie, o ile dobrze pamiętam, w szkołach naszych tutaj w Grudziądzu na przykład tworzono specjalne klasy dla fachowców. Uczyłem się. Od 60. roku powstało technikum na bazie pracowników wojskowych zakładów uzbrojenia, wówczas jednostki wojskowe, i oni nas uczyli początków radiolokacji na przykład. Właśnie to mówi samo za siebie, że nie były to klasy ogólnie dostępne, czyli nie miały takiego samego programu. Uczyły zupełnie pewnej specyfiki, którą to nasze zakłady reprezentują. I dlatego, tak jak już powtarzaliśmy, jeżeli chcemy tej konsolidacji jakiejkolwiek w naszych zakładach, czy jakiejkolwiek restrukturyzacji, róbmy to sami, bo my najlepiej wiemy, jak to zrobić. I niech nikt nam po prostu w tym nie przeszkadza. Dziękuję bardzo. Po stronie prawdy, proszę państwa, za moment dalszy ciąg programu. Reportaż interwencyjny w telewizji Trwam. Połączyliśmy się telefonicznie z prezesem Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych SA Dęblin. Z nami jest pan Konrad Golczak. Panie prezesie, witam i pozdrawiam.
Witam serdecznie, Konrad Goczek z tej strony. Panie prezesie, dzisiaj jesteśmy w Grudziądzu, ale skala obaw dotyczących ewentualnej konsolidacji z Bumarem dotyczy wielu zakładów zbrojeniowych w Polsce. Zgadza się. No, bardzo wiele zakładów jest zaniepokojonych zarówno obawą o utratę miejsca pracy, utraty o przyszłą pozycję spółek i ich zaplecza oraz know-how w aspekcie konsolidacji. Panie prezesie, dlaczego zbrojeniówka boi się Bumaru? Zbrojeniówka nie boi się Bumaru. Panie redaktorze, jeżeli by zrobić coś takiego jak symulację wyniku skonsolidowanego spółek WPRP, czyli Wojskowych Przedsiębiorstw Remontowo-Produkcyjnych, która została taka dokonana, oczywiście z określonym błędem, to wyniki 11 spółek WPRP są minimum dwukrotnie lepsze niż całej grupy Bumar. Zatem dochodzimy do jednego prostego wniosku. 11 spółek, które ma połowę kapitału całej grupy Bumar, generuje zysk większy niż grupa Bumar, ma wyższe wskaźniki rentowności inwestorskie, czyli kto kogo powinien przejmować. Czyli jeżeli... Niech nam się pozwolić na odrębną konsolidację. Nie chce nam się także pozwolić na to, żebyśmy mieli jakiekolwiek zdanie w tym zakresie. Po prostu mamy dosyć wcieleni do Bumaru. Panie prezesie, o tym złym zarządzaniu Bumaru także mówił w naszym programie pan marszałek Ludwik Dorn. Pytam się także o specyfikę zakładów w Dęblinie. Jaka jest wasza sytuacja i jaka jest kondycja tych zakładów? Panie redaktorze, kondycja wszystkich zakładów WPRP jest dobra. Wszystkie zakłady są rentowne na dzień dzisiejszy. Nie ma zakładu, który przynosi straty. Zakłady wojskowe w Dęblinie remontują sprzęt inżynieryjny. Jak sama nazwa wskazuje, są to wojskowe zakłady inżynieryjne i podstawą ich bytu jest sprzęt inżynieryjny oraz sprzęt także samochodowy, w tym produkcja także określonego asortymentu na rzecz Ministerstwa Obrony Narodowej, czyli na potrzeby Wojska Polskiego. Zakłady także przeszły restrukturyzację gruntowną w okresie kryzysu, zmniejszyły zatrudnienie, dostosowały się do potrzeb rynkowych, wyszły z nową ofertą na rynki cywilne w celu troszkę uniezależnienia się od ministerstwa i wyeliminowania problemów w czasie takich kryzysów, jak był w 2009 roku. I tutaj zakład jest jak najbardziej stabilny. Mamy sprawdzoną kadrę, fachową kadrę, pracującą od lat, wyspecjalizowaną w danym sprzęcie. I jak większość zakładów, no, prosperujemy, tak? Nie możemy narzekać na warunki jakieś tam bytowe czy warunki pracy. Owszem, zawsze może być lepiej, ale źle nie mamy. Jesteśmy zadowoleni z tego, co mamy. Panie prezesie, 11 spółek generujących zysk, utrzymywanych na poziomie dobrym i rodzące się pytanie, co mogłoby się podziać z waszymi spółkami, gdyby, zakładając taką ewentualność, doszło do konsolidacji z Bumarem? No to ja panu, panie rektorze, powiem pierwszą rzecz. Pierwsza rzecz to jest nic innego jak pobieranie swoistego rodzaju haraczu przez grupę Bumar, a dokładnie mówiąc przez Bumar spółkę z o.o. w wysokości 3%, co potwierdził pan prezes Nowak, że to jest około 3%, może doprecyzuję, obrotu, nie zysku, niezależnie czy spółka ma stratę, czy nie, jest to narzut spłacony Bumarowi, czyli rentowność spada o 3% na wejściu. To jest pierwsza rzecz. Dwa, no wszystkie kontrakty, które będą zawierane przez zakłady, będą podpisywane za pośrednictwem Bumaru. Nie od razu, ale w docelowej formie. W związku z tym narodzą się kolejne implikacje, na zasadzie jak będzie wyglądał podział marży między zakładem, czyli faktycznym producentem i wykonawcą, a pośrednikiem w postaci Bumaru. Już nie wspomnę o tego typu konsekwencjach, że może to skutkować wzrostem cen, ponieważ jeżeli zakład, który produkuje dla wojska na niskiej rentowności, bo są takie zakłady i określone produkty, które są robione na niskiej rentowności, poniżej 3%, będzie musiał podnieść cenę, co w efekcie spowoduje wzrost cen i wypłynięcie pieniędzy z kieszeni podatników. To jest taki efekt bardzo bezpośredni. I także, panie prezesie, są głosy pracowników, głosy, które są naznaczone niepokojem dotyczącym utrzymania tej liczby miejsc pracy w danych zakładach, który jest dzisiaj utrzymywany. Zgadza się. Spółka Bumar zakłada restrukturyzację zakładów. W tym, no, jak widzimy, powstało w Bumarze coś takiego jak fundusz inwestycyjny, nic innego nie sugerujący jak sprzedaż zbędnego majątku trwałego na poczet jakichś tam inwestycji związanych z Bumarem, tak? No nie jest to nic innego jak sprzedaż majątku trwałego. Automatycznie restrukturyzacja, no, oznacza zwolnienia części ludzi, tak? Nie wiemy na jakim etapie, ponieważ nie konsultuje się tego z nami i nie negocjuje. Tak naprawdę to możemy w tym momencie tylko się domyślać.
Żadna ze stron nie jest zainteresowana przedstawieniem nam szczegółów. Jutro odbędzie się pierwsze spotkanie od czasu propozycji konsolidacji, w zasadzie wymuszone w dniu 2 czerwca przez związki zawodowe na stronie Bumarowskiej. Panie prezesie, jutro spotkanie z czynnikami społecznymi, z tymi ośrodkami najbardziej zainteresowanymi tym zagadnieniem, a wiemy, że prace zarówno w Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, jak i również na innych szczeblach były pracami cały czas prowadzonymi z pominięciem tych, którzy są najbardziej problemem zainteresowani. Znaczy, zarządy nie brały udziału jak najbardziej w tych pracach. Z tego co wiem, strona związkowa brała jakiś udział poprzez w zasadzie własne interpelacje, tak, w kierunku rządu i zgłaszanie własnych problemów. Zarządy jako takie nie były brane pod uwagę i nie pytano nas o nich tak naprawdę. Finalnie nawet nie przedstawiono nam wycen zakładów, ponieważ zasłonięto się, tym, że jest to dokument tajny. Panie prezesie, dziękuję za rozmowę. Rozmawialiśmy z prezesem Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych S.A. Dęblin, z panem Konradem Golczakiem. Drodzy państwo, restrukturyzacja, ta, która może mieć miejsce w ewentualności połączenia Wojskowych Zakładów Uzbrojenia z Bumarem, może skończyć, jak słyszeliśmy to z ust pana prezesa, wyprzedażą majątku trwałego i także utratą miejsc pracy. Po stronie prawdy. Państwa, a my pytamy również mieszkańców Grudziądza, co myślą o sytuacji, o której rozmawiamy w dzisiejszym programie interwencyjnym. Pani Jadwigo. W naszej ocenie taki podmiot jak WZU średniej wielkości lepiej radzi sobie na rynku w naszych uwarunkowaniach kraju, które istnieją gospodarczych. Duże podmioty prędzej czy później w większym stopniu przeżywają załamania, kryzysy finansowe. I w sytuacji WZU jest rzeczą bardzo oczywistą, że włączenie tego zakładu w duży podmiot prędzej czy później będzie się wiązało z restrukturyzacją. My tych restrukturyzacji w Grudziądzu przeżyliśmy już wiele. Mieliśmy zakłady liczące po 10 tysięcy osób i już tych zakładów nie ma. One też się wiązały właśnie z podobnymi działaniami, takim urynkowieniem typowym na tamte czasy. WZU świetnie sobie poradziło na etapie wszystkich przemian. Uchroniło się przed złymi pomysłami i przekształceniami, tak jak pan tutaj wspominał, również to gospodarstwo pomocnicze. A przecież dzisiaj wiemy, że z mocy ustawy, samej ustawy o finansach publicznych, gospodarstwa pomocnicze zostały zlikwidowane. Czyli gdzieś tam rodzące się pomysły, stale politycy zmieniający jakby swoje koncepcje i wizje nawet tej zbrojeniówki sprawiają, że byt tych firm pewny dzisiaj, niekoniecznie jest już pewny jutro. Warto tutaj mieć na uwadze, że jest to zakład jednak w Grudziądzu istotnie liczący się na rynku i musimy pamiętać o jednym, że utrzymanie tych miejsc pracy to dużo mniejszy koszt, a utworzenie tych miejsc pracy, jeśli chodzi o takie usługi jak WZU, to praktycznie zdarza nam się bardzo rzadko, że otwierane są tego typu zakłady, które świadczą produkcję, świadczą usługi, powiedzmy, że nie jest to typowy handel. A zatem jest w interesie i tego zakładu, który ma świetne wyniki finansowe i świetnie obronił się przez te wszystkie lata różnym propozycjom. Wreszcie ma tak ugruntowaną tradycję, żeby dobry podmiot niejako skazywać na niepewny los, a w zasadzie właściwie można powiedzieć poddać niejako decyzjom polityków, którzy tak naprawdę do końca też nie odpowiadają za swoje działania i bardzo trudno będzie wyciągnąć konsekwencje po czasie. Czyli warto działać już teraz. Dziękuję pani Jadwigo. Panie Henryku, pan również chciał zabrać głos w tej sprawie, o której dzisiaj mówimy. Tak. Bardzo serdecznie witam moje koleżanki i kolegów, ponieważ ja w tym zakładzie także pracowałem lata 74-75, pół roku przed studiami. Rozwiązywałem tu między innymi zadania z matematyki kolegom, którzy wtedy chodzili do mojej szkoły, której obecnie uczę. Jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych elektronicznych, informatycznych, elektrycznych,
Pracowałem na wydziale elektrycznym u pana Tkaczyka pod kierownictwem wtedy kapitana bodajże, no obecnie dzisiaj szefa tego zakładu, wiceszefa. Zapomniałem jak się już nazywa, ale i dlaczego tu jestem? Ja reprezentuję Solidarność największego zakładu w Grudziądzu, bo nauczycieli. Nauczycieli w Grudziądzu 1700 osób plus ekipa pomocnicza 600 osób. Więc zakład wasz jest duży, ale nasz jest jeszcze większy. Mamy problemy w szkolnictwie także. Są zwolnienia, ogromne zwolnienia pracowników niepedagogicznych. Więc bezrobocie dzisiaj wynosi 23%. Za dwa tygodnie już będzie po prostu o 1% albo 2% większe. Więc tym bardziej nie możemy pozwolić na to, żeby ktoś przejął nasz zakład, gdzie mamy doskonałą kadrę. Tą kadrę my przygotowujemy. Między innymi zespół szkół technicznych, specjalnie dla, znaczy przez zakład wasz została zlecona nam praca, abyśmy przeszkolili elektroników z zakresu właśnie szkoły zasadniczej, zawodowej. To był rok bodajże taki 90. Także macie państwo także pozdrowienia od pracownika waszego zakładu, a obecnie nauczyciela w mojej szkole, pana Zygfryda Backhausa, który też jest razem z wami. Bardzo dobry nauczyciel, bardzo dobry pracownik. Tak, i co chcę po prostu tutaj powiedzieć, że prześledziłem Bumar, tak dzisiaj sobie przeglądając właśnie internet. I co stwierdziłem, że po prostu Bumar, jeżeli chce wam pomóc, to może tak pomóc, jak pomaga stoczni wojennej w Gdyni, że szuka dla nich zleceń i bierze za to kasę. Oni się cieszą i Bumar się cieszy. Jeżeli już chce naprawdę wejść tu na rynek, to taki sposób jest możliwy, ale nie żeby przejmować, kiedy oni mają tylko kilkanaście milionów zarobku. Grudziądz sobie też zarabia, radzi bez żadnej innej pomocy z zewnątrz, więc tutaj nie chcemy tej pomocy, mi się tak wydaje, my jako mieszkańcy. Chcemy, żeby ten zakład istniał, żeby moi uczniowie mieli pracę, bo wiadomo, kadra się wymienia. Obecnie szkolimy w zakresie elektroniki, elektryki, informatyki i mamy mechatronikę. Nowy kierunek, który jest bardzo na czasie i przydatny, bardzo trudny zresztą. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, proszę państwa. Widzimy także, że jest także wiele obaw, jeżeli chodzi o mieszkańców Grudziądza w związku z sytuacją w zakładzie, o którym mówimy w dzisiejszym programie interwencyjnym. Reportaż interwencyjny po stronie prawdy w telewizji Trwam. Drodzy państwo, także pracownicy tego zakładu, jak i również telewizja Trwam zaprosiła strony zainteresowane problemem do wzięcia udziału w dzisiejszym programie. Wystosowaliśmy odpowiednie pismo do ministra obrony narodowej, pana ministra Bogdana Klicha, pana ministra gospodarki, wicepremiera Waldemara Pawlaka i ministra skarbu państwa, pana Aleksandra Grada. Niestety nie otrzymaliśmy odpowiedzi na te pisma, ani także poszczególne delegacje danych resortów nie zjawiły się na dzisiejszym naszym programie, a zatem rodzi się pytanie chyba uzasadnione, czy rzeczywiście tym problemem i losami tych zakładów pracy i losami pracowniczymi poszczególne resorty są tak naprawdę zainteresowane. Pan Henryk Mira, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność Wojskowych Zakładów Uzbrojenia i pan Wojciech Ostrowski, przewodniczący Rady Pracowników Dwugłos. Panowie, rozpoczęliście działania dotyczące obrony swoich miejsc pracy, zakładów pracy od wczoraj, czy też rzeczywiście jest to proces, który już trwa jakiś czas? Ten proces trwa już od ubiegłego roku, od kwietnia. W kwietniu spotkały się razem wszystkie czynniki społeczne naszego zakładu, to jest Rada Pracowników i Związki PW oraz Solidarność, i utworzyły komitet inicjatywy ustawodawczej prywatyzacji WPRP, który miał na celu odłożenie konsolidacji na rok 2011 wejścia do grupy Bumar Wojskowych Przedsiębiorstw Remontowo-Produkcyjnych. Naszą pracę zaczęliśmy od utworzenia strony internetowej, na której umieszczamy do dzisiaj aktualne wszystkie wystąpienia i nasze oczekiwania od strony rządowej, społecznej, od strony lokalnej, od stron związkowych. Wydawałoby się, że wszystko idzie w dobrym kierunku i 8 marca tego roku
na spotkaniu w Ministerstwie Obrony Narodowej w obecności Departamentu Uzbrojenia i Zamówień, panów oficerów, Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych wystąpili ministrowie Marcin Idzik oraz minister Dariusz Bogdan z Ministerstwa Gospodarki i związkowcom oświadczyli, że wchodzimy do Agencji Rozwoju Przemysłu, by odpocząć sobie 2-3 lata i obserwować, jak będzie sobie radził dalej Bumar. I taka wersja, z tego co wiem, stronę satysfakcjonowała. Tak, taka wersja nas satysfakcjonowała. Nie chcieliśmy tej naszej krwi od razu włożyć już teraz do Bumaru. Będziemy się tego bardzo bronić. I oświadczyli ministrowie, że wchodzimy do ARP. Otóż jest takie przysłowie, że morze kłamstw jest płytkie. I to kłamstwo bardzo szybko wypłynęło na wierzch, okazując się, że wchodzimy jednak do Bumaru. Jestem przekonany, że gdyby ministrów i urzędników państwowych wysokiej rangi obowiązywał kodeks oficerski, to dzisiaj na pewno byśmy ich na ławach rządowych nie widzieli. Tak to wygląda na dzisiaj. Następne kroki bardzo szybkie to było stworzenie pikiety przed Urzędem Rady Ministrów 10 maja, gdzie zgromadziło się ponad 1000 związkowców i przeszło to bez echa. Paradoksalnie w tym samym czasie przed ambasadą węgierską pikietowały 3 osoby i wszystkie media o tym mówiły. Kolejną akcją związków był dzień 25 maja. To jest przed wszystkimi urzędami wojewódzkimi odbyły się manifestacje związkowe mające na celu pokazanie, iż rząd nie chce rozmawiać z ludźmi pracy, że nie chce podnieść najniższej płacy krajowej. Dlatego było to spotkanie i wyjście na ulicę naszych związkowców, by pokazać, jaką mamy siłę w regionach, by móc stworzyć większą, ale to już taką konkretną manifestację 30 czerwca w Warszawie za chwilę. Po tym spotkaniu udałem się z naszym przedstawicielem, z kolegą z PW do pani wojewody w Bydgoszczy, do urzędu i przedstawiliśmy tam swoje racje, petycje, złożyliśmy na jej ręce, które miała przekazać do premiera. Kolejnym krokiem naszym związkowym na zebraniu walnym delegatów regionu toruńsko-wrocławskiego w Inowrocławiu 27 maja podjęto postanowienie i wysłano petycję do ministrów obrony, ministrów gospodarki i ministrów Skarbu Państwa o niewłączanie naszych przedsiębiorstw do spółki Bumar. No jak widzimy, jakieś kroki zostały podjęte przez rząd, bo jednak w poniedziałek zdjęto z posiedzenia Rady Ministrów, zdjęto punkt mówiący o włączeniu pierwszych 9 przedsiębiorstw do grupy Bumar. Nie wiem, czy to jest znowu jakaś zwłoka i granie na czas, jeśli patrząc na 8 marzec, wielkie kłamstwo, teraz może odwlekanie. W każdym razie jedno jest pewne. Solidarność WZ-u Grudziądz, solidarność w Grudziądzu, bo tu jest naprawdę twarda ziemia i twardo stoimy na tej ziemi. Będzie robić wszystko, byśmy nie weszli do spółki Bumar Zoo. Panie przewodniczący, jeszcze jeden bardzo ważny element, o którym wspomniał pan prezes z Dęblina. Do tej pory tak naprawdę nikt z wami nie rozmawiał. Do tej pory... No merytorycznie, do tej pory nasze związki, bo reprezentuję również sekcję krajową pracowników cywilnych MON, ogólnopolską, pukały. Pukały do ministerstwa, bo niejednokrotnie rozmawiałem z ministrem Dariuszem Bogdanem, z Idzikiem. Były zawsze to jakieś spotkania wymijające, może później, może troszeczkę, może poczekajcie, nie jest tak źle. No a teraz sami widzimy, do czego to dochodzi. Obrona zakładów trwa, pan Wojciech Ostrowski. Może nawiążę, dlaczego narodził się pomysł utworzenia tego Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej Społecznej Prywatyzacji naszych wojskowych przedsiębiorstw. Otóż cały proces restrukturyzacji, który rozpoczął się po 1989 roku, zakładał restrukturyzację i sektora cywilnego, i sektora wojskowego. Wiemy już bardzo dobrze, że wojskowe przedsiębiorstwa remontowo-produkcyjne
nie skorzystały z żadnych programów pomocowych. Takie, z jakich trzech bodajże korzystały przedsiębiorstwa sektora cywilnego. Wpompowano tam naprawdę wiele miliardów, żeby tej restrukturyzacji dokonać. Natomiast nam zawsze obiecywano, że dostaniemy też jakieś pieniądze, będziemy mogli restrukturyzować. Skończyło się na obietnicach. Do 2008 roku, jak staliśmy się spółką, żadnych takich pieniędzy nie otrzymaliśmy. Robiliśmy to własnym sumptem, zwalniając pracowników. I jak to pięknie kiedyś powiedział kolega, dzisiaj nieobecny akurat, że przykre było zobaczyć, jak nasi koledzy, którzy niestety musieli stracić pracę, nie było odpraw dobrych, teraz chodzą i czasami nieliczni z nich grzebią po śmietnikach. Dla nas jest to widok bardzo przykry, ale może czekać jeszcze wielu, wielu z naszej załogi, jeżeli wejdziemy do Bumaru. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten temat. Natomiast co jeszcze można powiedzieć? Komitet wysyłał pisma do wszystkich. Do wszystkich możnych tego świata. Do wszystkich, którzy mienią się trybunami ludu. Nie zostali tymi trybunami ludu i naprawdę ponieśli klęskę. Klęskę w naszych oczach ludzi prostych tutaj zebranych. Oni nie są godni, żeby stanąć teraz przed nami i powiedzieć nam, że to była wielka pomyłka. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Po stronie prawdy, proszę Państwa, za moment powrócimy do tematu. Reportaż interwencyjny w telewizji Trwam. Połączenie telefoniczne z panią przewodniczącą Zarządu Okręgowego Przedsiębiorstw Wojskowych i Działalności Pozabudżetowej. Z nami jest pani Małgorzata Kucab. Witam pani przewodnicząca. Pozdrawiam serdecznie. Witam serdecznie. Miło mi. Pani przewodnicząca, pani także zaangażowana jest w obronę wojskowych zakładów uzbrojenia. Jestem zaangażowana od początku, odkąd uznaliśmy, że strategia konsolidacji i wspierania rozwoju polskiego przemysłu obronnego nie jest realizowana zgodnie z założeniami, odkąd mamy wątpliwości, że służy to rozwojowi naszych zakładów, że służy to obronności państwa. Od tej pory podjęliśmy wspólną walkę, ale wygląda na to, że jest to walka z wiatrakami. Do tej pory utrudniano nam spotkania z osobami, które decydują w państwie o rządowym programie. Ostatecznie doczekaliśmy się takiego spotkania 2 czerwca, ale okazuje się, że to spotkanie w naszym odczuciu odbyło się po to, żeby się odbyć. Po to, żebyśmy nie powiedzieli, że decyzja została podjęta bez naszego udziału, bez naszej wiedzy, bez rozmowy, bez wysłuchania, a więc wysłuchano nas i oszukano. Dlatego, że po wysłuchaniu dowiedzieliśmy się, że decyzja ma być podjęta następnego dnia i to zdecydowano o tym w przeciągu 15 minut po zakończeniu spotkania, przy czym obiecano nam, że skoro nie doszliśmy do porozumienia, nie doszliśmy do jakichś sensownych wyników, jakiejś wartości dodanej, która czekałaby nasze zakłady w Bumarze, więc uzgodniliśmy kolejny termin spotkania i ja postawiłam warunek, że do czasu tego spotkania Rada Ministrów nie podejmie tej decyzji. Okazuje się, że niespełna 15 minut po przyrzeczeniu danym przez 3 resorty, MON, Skarb Państwa i Gospodarkę, już nie ma danego słowa. Oczywiście po naszym wystąpieniu do prezesa Rady Ministrów zdjęto z porządku obrad posiedzenia Rady Ministrów następnego dnia. Wysłuchano nas dzisiaj podczas posiedzenia Komisji Obrony Narodowej, gdzie wielu posłów podziela nasze poglądy, podziela nasze obawy, ale przeświadczenie jest takie, że znowu jest to po to, żeby tylko wysłuchać, a tak naprawdę wszystko idzie w jednym kierunku i wygląda na to, że decyduje za cały rząd Skarb Państwa. A zatem gra na zwłokę. Posłowie także, którzy brali dzisiaj udział w obradach Komisji Obrony Narodowej, wypowiadali się w naszym programie. Pani przewodnicząca, dziękuję za tę rozmowę. Rozmawialiśmy z panią Małgorzatą Kucab, przewodniczącą Zarządu Okręgowego Przedsiębiorstw Wojskowych i Działalności Pozabudżetowej.
Pan Wojciech Ostrowski, przewodniczący Rady Pracowników. Panie Wojciechu, czy ta walka o zakład będzie nadal trwała i jakie macie plany? To znaczy, teraz na pewno będziemy oczekiwać, jak zakończy się sprawa wywołana dzisiaj na forum Komisji Obrony Narodowej, a dotycząca między innymi całej sprawy dotyczącej WPRP oczywiście, bo też to było przedstawiane, ale także jesteśmy bardzo mocno zainteresowani tym, jak odniesie się rząd do naszego projektu, który ma być realizowany łącznie z firmą BBT, o której już wspominałem, zakupu wojskowych zakładów elektronicznych Zielonka, które dają możliwość tej prawdziwej prywatyzacji, a nie tej takiej przedziwnej, związanej z włączaniem tych przedsiębiorstw. Powiem tak, nasze plany są ambitne i takie pozostaną zawsze. Jeżeli będą dalej nam robić możnowładcy pod górkę, będziemy z nimi walczyć dalej. Każdymi dowolnymi środkami, byle przyniosły nam upragniony cel. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, dzisiejszy reportaż interwencyjny po stronie prawdy dobiega końca. Widzieliśmy tę ogromną determinację pracowników tego zakładu i tych zakładów, których przyszłość jest zagrożona. Czym jest zagrożona? Ewentualną konsolidacją wojskowych zakładów uzbrojenia z Bumarem. Pracownicy tego zakładu, innych zakładów walczą o to, aby nigdy do takiej konsolidacji nie doszło, bo ona może po prostu przyczynić się do utraty miejsc pracy i także wyprzedaży majątku trwałego, a na to przyzwolenia nie ma. Z Grudziądza żegnam się z Państwem Gabriela Gawron oraz ojciec Piotr Detlaff.